Dzień dobry. Pomimo, że temat jest już bardzo stary, ale ciągle aktualny, cały czas zadajecie mi pytania na temat koronawirusa. W związku z tym próbuję dzisiaj odnieść się do kilku takich zagadnień, które według mnie są bardzo istotne. Mianowicie temat maseczek. Czy faktycznie maseczki chronią przed zakażeniem i czy jest sens ich stosowania? W 2020 roku w czerwcu na łamach czasopisma The Lancet okazała się praca, metaanaliza, w której wzięto pod uwagę 44 inne publikacje i łącznie przebadano ponad 26 tysięcy osób, które nosiły maseczki, czy używały właśnie środków ochrony osobistej w latach 2003 do 2020. Rzecz jasna, wtedy nie było też już koronawirusa, tego, którego my teraz obecnie znamy, ale były inne koronawirusy, takie, które powodowały na przykład MERS, czy właśnie te tak zwane SARS-1. Natomiast, jak się okazało na łamach tej publikacji, faktycznie noszenie maseczek, ale tych N95 czy FFP2, zawierających odpowiednie filtry, zmniejszało ryzyko zarażenia nawet od 70 do 90%, jeżeli tutaj również były stosowane środki ochrony na przykład oczu przed infekcją, bo proszę pamiętać, że koronawirusy mogą infekować także przez błony śluzowe spojówki oka. Czyli zasłonięcie samych ust i nosa nie zawsze jest w pełni skuteczne. Niemniej na łamach tej metaanalizy wykazano, że faktycznie w sposób istotny następuje zmniejszenie ryzyka transmisji tego wirusa, a więc również zakażenia, przy czym inne rodzaje maseczek, czyli na przykład bawełniane, które nie spełniały tych norm, chroniły zdecydowanie słabiej. Natomiast również tutaj opublikowano ciekawe dane dotyczące zachowywania tak zwanego dystansu społecznego. Na łamach tej metaanalizy stwierdzono, że zwiększenie dystansu o każdy 1 metr dwukrotnie zmniejsza ryzyko zarażenia. W związku z tym, jeżeli mamy 1 metr, to jest dwukrotnie mniejsze ryzyko, jeżeli 2 metry, to czterokrotnie mniejsze ryzyko. To mówię a propos tego, że niektóre osoby twierdzą, że zupełnie bez sensu jest, jeżeli wcześniej mówiliśmy o dystansie 2 metry, teraz 1,5 metra, za chwilę 1 metr. No bo niektórzy nie potrafią zrozumieć, jak to możliwe. To albo trzeba zachować ten odstęp 2 metry i jest faktycznie ten dystans i jest ochrona, albo po prostu nie ma tego dystansu. To w jaki sposób może 1,5 czy 1 metr chronić? Może chronić, tylko ta ochrona jest większa, tak jak wspomniałem, dwukrotnie mniejsze ryzyko zarażenia o każdy 1 metr dystansu. Czyli na łamach tej metaanalizy, dużego badania, stwierdzono, że zarówno maseczki, stosowanie maseczek, jak i zachowanie dystansu społecznego zmniejsza ryzyko zarażenia, aczkolwiek nie chroni przed nim całkowicie. Na czym polega problem? Na tym polega problem, że ja jako obserwator, ponieważ jeżdżę cały czas środkami komunikacji miejskiej w autobusach, widzę, że stosunkowo mało ludzi stosuje się do zaleceń noszenia czy za ochrony zakrywania ust i nosa. Około 50% ludzi faktycznie zakrywa nos i usta, natomiast pozostałe 50% albo zakrywa tylko usta, a nie ma zakrytego nosa, albo w ogóle nosi maseczkę na brodzie, jakby miała służyć temu, żeby przytrzymać sobie podgardle. W takim przypadku ta skuteczność, rzecz jasna, zdecydowanie maleje. I drugi czynnik to jest pomieszczenie. Jeżeli to jest pomieszczenie małe, ściśnięte, takie jak na przykład autobus, niewietrzone, gdzie nie ma na przykład jeszcze klimatyzacji, to ten dystans społeczny, zachowanie dystansu społecznego niestety już nie spełnia aż tak dużej roli, jeżeli kontakt z osobą zakażoną trwa dłużej, czyli przyjmuje się, że powyżej 15 minut. Dlatego, że w pomieszczeniu niewentylowanym, zamkniętym, oczywiście w miarę przebywania tej osoby zarażonej w tym pomieszczeniu, zwiększa się ilość wirionów, które wydostają się pod wpływem kaszlu, kichania, czy nawet podczas oddychania, czy podczas mówienia. Natomiast jeszcze jeden taki fakt, który mnie zastanawia,
to, że niektórzy faktycznie noszą jakieś białe, bawełniane maseczki, ale takie brudne, że widać gołym okiem, że one są po prostu żółte, brązowe. Nie wiem, ktoś nosi tę maskę może już od kilku miesięcy cały czas taką samą. Rzecz jasna, ona wtedy nie spełnia swojej roli. U niektórych osób, z tego co wiem i też z własnych obserwacji, noszenie maseczek bawełnianych może powodować dolegliwości ze strony dróg oddechowych. To znaczy na przykład zwiększać problemy związane ze stanem zapalnym spojówek oka. Przecież maseczka sprawia, że cały czas te opary z ust, które się wydostają, czasami bezpośrednio mają kontakt z naszymi oczami, zmniejszać wentylację, czy również wentylację zatok, co sprzyja na przykład zaostrzeniu występowania przewlekłego zapalenia zatok obocznych oka, zwłaszcza u osób, które cierpią na alergię. No ale w takim przypadku zalecenia odgórne są takie, że zamiast maseczki bawełnianej chociażby można stosować przyłbicę. I ten rodzaj ochrony w zasadzie niweluje te potencjalne działania niepożądane, które zwykle są łagodne i przemijające. Natomiast, moi drodzy, kolejną sprawą, która mnie dosyć zastanawia, jest to, że w kościołach stosuje się komunię, czy udziela się komunii świętej, bądź to no, w stosunku na przykład na rękę. Komunia święta na rękę. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli idziemy do kościoła i w międzyczasie do sklepu, gdzie używamy pieniędzy, karty do bankomatu, czy dotykamy klamki od kościoła, gdzie wcześniej tysiące osób ją dotykały, to przyjmowanie komunii na rękę w zasadzie nie spełnia żadnej funkcji ochronnej, ani w zasadzie mija się tutaj z jakimkolwiek celem. Nie zmniejsza ryzyka zagrożenia epidemiologicznego. Dlaczego? Dlatego, że na tej ręce już znajdują się te wirusy, tak? Należałoby tutaj najpierw tę rękę dokładnie umyć detergentem przez 30 sekund lub ją dokładnie zdezynfekować i dopiero wtedy można tę komunię na rękę przyjmować. W pozostałych przypadkach, gdy idąc do kościoła korzystaliśmy na przykład z telefonu komórkowego, przyjmowanie komunii na rękę stanowi dokładnie takie same ryzyko jak na przykład jedzenie brudnymi rękami. Natomiast kolejną sprawą również są wesela. Jak wiemy, w tak zwanych obszarach czerwonej strefy zmniejszono ilość osób, które mogą przebywać na weselach do 50. Również jest to zastanawiające, dlatego że osoba, która jest zainfekowana, może zarazić kilka czy kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt osób przebywających na takim weselu. Więc zmniejszenie tej liczby do 50 zdaje się, że może wywierać tylko niewielki skutek ochronny. Aczkolwiek trzeba też pamiętać, że skoro takie restrykcje są wprowadzane na weselach, trzeba byłoby się również zastanowić, czy miałoby to sens na przykład wprowadzanie ich na komunii, czy również na chrzcinach, wszędzie tam, gdzie mogą gromadzić się większe ilości osób, nie ograniczając ich tylko i wyłącznie do wesel. Dobrze, moi drodzy, kwestie teleporady. Jak wiemy, od marca funkcjonują teleporady. To sprawia, że publiczna służba zdrowia działa bardzo nieefektywnie. I niestety nie zgodzę się z takimi twierdzeniami, że lekarz rodzinny, gdy stwierdzi potrzebę przyjścia pacjenta do przychodni czy bezpośredniego kontaktu z pacjentem, faktycznie zaleca taką osobistą wizytę. Niestety brak unormowania udzielania teleporad doprowadziło do wielu sytuacji, w których chory był niestety błędnie zdiagnozowany. Pojawiły się również nagłośnione przez media przypadki śmiertelne wskutek postawienia nieprawidłowej diagnozy. W tych przypadkach, gdzie chory powinien być osobiście obejrzany przez lekarza, a zakończyło się to tylko i wyłącznie teleporadą. Dopiero teraz od 12 sierpnia wprowadzono zarządzenie ministra zdrowia w sprawie standardów, jakim powinna podlegać teleporada. I dopiero teraz te standardy pojawiły się, a wcześniej tak naprawdę to, czy pacjent pojawił się w przychodni czy nie, było subiektywną oceną lekarza, co niestety mogło prowadzić i prowadziło w wielu przypadkach do postawienia błędnej diagnozy. Nie należy się zatem dziwić, dlaczego wiele osób po prostu nie reaguje już na komunikaty czy obwieszczenia, ile przypadków dziennie zachorowań na COVID-19 mamy. Wiele osób nie śledzi tych komunikatów, ja w zasadzie też już ich nie śledzę, dlatego że no, co ja mogę zrobić z taką wiedzą, poza stosowaniem tych zaleceń, które oficjalnie wydało Ministerstwo Zdrowia.
W zasadzie trzeba pamiętać o tym, że pacjenci mają poważne, swoje przewlekłe choroby i zrozumiałe jest to, że martwią się, iż te choroby nie mogą być skutecznie leczone. Nie można wdrożyć postępowania diagnostyczno-terapeutycznego lub to postępowanie jest przedłużone, oddalone w czasie lub utrudnione, dlatego że te choroby przewlekłe stanowią dla pacjentów aktualny problem, a nie koronawirus, na który mogą w przyszłości zachorować bądź nie zachorują. Często zatem można odnieść wrażenie, że jedyna choroba, która jest teraz leczona, to jest koronawirus, mimo że takie śmiertelne choroby, jak na przykład przewlekła obturacyjna choroba płuc, zawał serca czy choroby nowotworowe, są w tej chwili pomijane. Aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę i powiedzieć to szczerze, że pacjent z kartą onkologiczną, tak zwaną DILO, faktycznie idzie swoją ścieżką i powinien mieć realizowany pakiet onkologiczny, zgodnie z obowiązującymi procedurami sprzed epidemii, a więc również biorąc pod uwagę szybkość postawienia diagnozy i w większości placówek tak jest, ale niestety zdarzają się również i pod tym względem pewne zaniedbania. Moi drodzy, i kwestia jeszcze tutaj szczepionki. Na pewno słyszeliście to, że szczepionka pojawiła się w Rosji i niedługo, już od września, będą tam ludzie masowo szczepieni. Ja nie jestem zwolennikiem takiego postępowania, jak również wielu naukowców, dlatego że ta szczepionka w Rosji faktycznie nie wiadomo, czy została dokładnie przebadana. Gdyby okazało się, że powoduje działania niepożądane, poważne, byłby to niestety bardzo silny argument dla różnych ruchów antyszczepionkowych, żeby nie stosować takich szczepionek w ogóle w przyszłości, nawet tych, które się pojawią. Prawdopodobnie pojawią się w przeciągu roku, również w Polsce czy w Unii Europejskiej. Wiele osób również zadaje sobie pytanie, czy trzeba będzie się szczepić co roku. Tego nie wiadomo. Być może tak. To wszystko zależy od tego, jak szybko wirus będzie mutował. Niektórzy naukowcy sugerują, że wirus mutuje teraz bardzo wolno, ponieważ już wcześniej, w latach poprzednich, zachodziły te mutacje, które umożliwiały mu przystosowanie się do namnażania się w organizmie człowieka. Wielu ludzi jednak nie zdarza się z takimi poglądami. Nie wiadomo, czy ewentualne mutacje, czy pasaże wirusa na kolejnych ludziach spowodują, że stanie się on mniej zjadliwy, czy pojawią się mutacje, które spowodują coś zupełnie innego, a więc, że ten wirus stanie się w pewnym momencie jeszcze bardziej zjadliwy i ta śmiertelność wzrośnie. Trzeba też zastanowić się nad tym, co oznacza stwierdzenie, że tyle a tyle osób zmarło na COVID-19 i wszyscy mieli choroby współistniejące lub większość chorób współistniejących. Co to są te choroby współistniejące? No, moi drodzy, oczywiście depresja czy próchnica to też jest choroba współistniejąca. 90% ludzi ma próchnicę, jakąś niewielką czy depresję lub inne zaburzenia psychiczne, więc można powiedzieć, że 90% ludzi, którzy umrą na COVID-19, będzie miało jakąś chorobę współistniejącą. Jaką? Próchnicę? Moi drodzy, chodzi o to, że przyjmuje się, iż jeżeli pacjent umiera na typowe objawy COVID-19, czyli dochodzi do ostrej niewydolności oddechowej, do rozwoju ARDS, do typowych zmian w płucach, widocznych na przykład w badaniu RTG, USG czy tomografii komputerowej, są dosyć charakterystyczne cechy zapalenia płuc, na przykład obraz matowej szyby, tak? I potwierdzenia zakażenia, to wtedy pacjent ten pomimo istnienia innych chorób, takich jak na przykład przewlekła choroba układu krążenia, cukrzyca, czy na przykład przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, będzie kwalifikowany jako pacjent zmarły na COVID-19 z chorobą współistniejącą. Natomiast jeżeli pacjent trafia do szpitala z powodu zawału serca, udaru mózgu, czy jakiejś innej choroby przewlekłej i umiera na typowe objawy czy powikłania tej choroby, a przy okazji nawet pośmiertnie wykryje się u niego zakażenie koronawirusem, to wtedy przyjmuje się, że pacjent zmarł na tę przewlekłą chorobę, a to COVID-19 był chorobą współistniejącą. Trzeba też zwrócić uwagę na pewne nieścisłości, których dopatrzyłem się w mediach. Mianowicie często mówi się, że dzisiaj stwierdzono tyle a tyle przypadków COVID-19, czy tyle a tyle przypadków zachorowań, czy zarażeń, czy zakażeń. Te pojęcia nie mogą być stosowane
wymiennie. Wiele ludzi z koronawirusem SARS-CoV-2 przechodzi zarażenie czy chorobę bezobjawowo. Możemy powiedzieć, że ktoś ma koronawirusa, ale nie ma COVID-19. Czyli zarażenie SARS-CoV-2 to nie jest znak równości z COVID-19. COVID-19 jest wtedy, jak sama nazwa wskazuje, że jest to choroba związana z koronawirusem, wtedy, gdy występują objawy koronawirusa. Jeżeli ktoś nie ma żadnych objawów, no to ma koronawirusa, ale nie ma COVID-19. Więc jeżeli mówimy o tych przypadkach rozpoznanych za pomocą testów RT-PCR, to jest liczba przypadków potwierdzonych, czy liczba zakażeń, a nie liczba przypadków zachorowań na COVID-19. I tutaj trzeba się niestety tego trzymać, czyli tej precyzji słownej używać, żeby nie doprowadzić do pewnych konfliktów. Moi drodzy, podsumowując, COVID-19 to na pewno nie jest grypa, ponieważ jest wywołane przez inny wirus niż grypa. Ma większą śmiertelność i często przebiega dosyć poważnie niż zwykła grypa, ale nie jest to też taka choroba, która prowadziłaby czy uniemożliwiała wręcz paraliż służby zdrowia i uniemożliwiałaby leczenie innych chorób. Dlatego należy wprowadzać takie procedury i standardy, które pozwolą pacjentom z przewlekłymi chorobami dalej się leczyć. Inaczej, rzecz jasna, nadal będzie narastać to nieporozumienie, niepokój, a ludzie będą traktowali COVID-19, nie będą się stosowali po prostu do tych zaleceń czy do tych przepisów, które no, w pewnym sensie są martwe. Dlatego, że ja jeżdżę środkami komunikacji miejskiej i tak jak powiem, że na autobusach są informacje, ile osób może być przewiezionych, ale niestety od kwietnia widzę, że one są no niestety tylko martwym przepisem. Czasami autobusy są przepełnione. Czasami się nie domykają wręcz drzwi. Też z takimi sytuacjami się spotkałem. Też jechałem w autobusie, gdzie praktycznie człowiek no ocierał się o człowieka i ludzie chuchali sobie w twarz, ponieważ no już się w tym autobusie nie mieścili. Takie sytuacje się zdarzają. Akurat tutaj, gdzie ja jeżdżę tymi autobusami, nie ma miejsca żadnego liczenia pasażerów, więc nie można tutaj mówić o zachowaniu jakiegokolwiek dystansu społecznego. Z ciekawości tydzień temu też byłem zobaczyć na jednym z basenów zakrytych, gdzie faktycznie ludzi była taka masa, że można powiedzieć, że ocierała się dupa o dupę. Jeżeli, moi drodzy, mówimy i wprowadzamy jakieś przepisy, to albo one są przestrzegane i egzekwowane, albo stanowią one tak zwane martwe przepisy, które no, istnieją tylko i wyłącznie na papierze. Moi drodzy, kiedyś jako dziecko byłem świadkiem pewnego zdarzenia, gdzie człowiek umierał na zawał, pomagała mu jedna kobieta i zwracała się do przechodzącego obok mężczyzny. Doktora, jestem doktorem, on ma zawał. Jestem doktorem filozofii, ale on umiera. Ale czy kiedykolwiek naprawdę żył? Pozdrawiam serdecznie, cześć.